Dzień dobry wszystkim. Witamy bardzo serdecznie. My w tym roku w Bibliotece Kraków trochę się fiksujemy mocniej językowo. Stąd nasz pomysł na cykl o słowach stąd, z Krakowa. Muszę Państwu powiedzieć, że to spotkanie odbędzie się w wykonaniu dwojga zdrajców językowych, to znaczy ja się urodziłam pod Warszawą, a kolega kawałek dalej. W związku z tym... Bliżej. Kolega jeszcze dalej stąd, czyli bliżej, dalej ode mnie, a bliżej stąd. Nie jest prosto mówić o różnicach regionalnych. Witamy serdecznie, to pierwsze spotkanie z cyklu. Chcemy, tak jak Vivaldi, 4 razy w roku i już wiemy, że następny temat nie będzie tak smakowity jak ten, bo będzie poświęcony feminatywom krakowskim. Więc dziś jeszcze nie będziemy sobie skakać do oczu o feminatywy, to następnym razem. Dziś sobie skoczymy do oczu o kotleta. A ja będę sobie skakać do oczu z doktorem Arturem Czesakiem. Witamy. To jest naprawdę czysty przypadek, że studiowaliśmy razem na tym samym roku polonistykę. Moje życie zatoczyło pętlę. Życie dialektologa Czesaka zatoczyła pętlę. Znany jest Państwu być może z cyklu rozmów wyczesanych w Radiu Kraków. Dziś będziemy czesali u nas smakowicie, a wraz z nami, z Arturem Czesakiem i ze mną gości kotlet schabowy. Panierowany. Proszę Państwa, chciałam, żeby był i kotlet schabowy, i sznycel tudzież mielony, ale nie ma. U Stasi powiedzieli mi, że będzie jutro, w takiej krakowskiej na Tomasza, gdzie jest krakowskie żarcie, powiedzieli mi, że sznycelki tylko w poniedziałki. Więc ja prosiłabym kolegów, koleżanki, i kolegów z Biblioteki Kraków, żebyśmy nigdy więcej nie organizowali spotkania o sznycelach we wtorki. Z góry Państwa przepraszam, że nie było to wczoraj, nie jest to jutro. My sobie teraz siądziemy. Zapraszam Cię. Będziemy trochę wyświetlać, wtedy Państwo będziecie widzieli wszystko znacznie lepiej. I co my tu ze sobą mamy? No więc, mamy książkę Powiedziane po krakowsku. To jest krakowska książka miesiąca sprzed lat 2 bodajże, gdzie znajdą Państwo wiele regionalizmów krakowskich. Ona jest też dostępna u nas w bibliotece. Jest też troszkę regionalizmów takich uzurpatorskich, bym rzekła, bo tu kolega Czesak tropi też coś, co jest uznawane za tutejsze krakowskie, a nie jest tutejsze krakowskie. Jest też z nami Encyklopedia Krakowa, wydana przez Bibliotekę Kraków, w której mamy również hasło poświęcone regionalizmom, czyli tej leksyce lokalnej. Jest też smakowite również hasło poświęcone kulinariom, które tak naprawdę w całości jest hasłem o leksykalnych regionalizmach. Tak może dla orientacji, żebyśmy poczuli się z Arturem Czesakiem bardziej nieswojo, jeszcze bardziej nieswojo, to prosiłabym ręka w górę osoby, które urodziły się w Krakowie lub w Krakowskiem. Czesaku, wychodzimy. Tak, nie jestem godzien. Więc Państwa bardzo przepraszamy, że my nie mamy na przykład mowy udźwięczniającej międzywyrazowej. A Państwo mają, może uda nam się w przystępny sposób w trakcie wytłumaczyć, co to jest. Ale najpierw pytanie następujące. Czy Twoim zdaniem to, co wybraliśmy perfidnie, mam nadzieję, że Państwo jesteście najedzeni, czyli kotlet mielony, schabowy, sznycel i cała reszta, czy Twoim zdaniem, Czesaku, to jest naprawdę reprezentatywna różnica, taka mocno reprezentatywna dla lokalsów i reszty Polski? To jest w ogóle najlepszy temat, kulinaria, bo one są zawsze jakoś ograniczone najpierw do grona takiego rodzinno-sąsiedzkiego, zaopatrzeniowego, że jeśli na danym ryneczku czy też placu jest coś konkretnego, a nie ma czegoś innego, albo nazywa się groch, a nie fasola lub odwrotnie, więc to jest temat taki endemiczny i zarazem wychodzący na coraz szersze kręgi. Tak, to jest smakowity temat i ja go popieram. A co jesz w Krakowie, jak jesz tu mielonego? No ja odkąd się z dziećmi swoimi zapoznałem, a przy tym z
menu stołówek szkolnych, to właśnie się dowiedziałem, że one tam sztycle jadają, czy też nie jadają, bo wiadomo, że taki wybredny dzieciak to Fusyt bodaj gdzieś tam na wschód od Krakowa, co nie chce jeść. Fusyt, właśnie, tak. Chcieliśmy zdarzyć Państwu z mojego Facebooka zdjęcie sprzed lat, jak ruszyło Pendolino. To był pierwszy moment, w którym Pendolino zaczęło jeździć, a zaczęło jeździć na trasie Kraków-Warszawa. Ja w tym jednym z pierwszych Pendolino w Warsie zrobiłam zdjęcie z menu, gdzie było napisane, że pozycja nazywa się Wiener Schnitzel z kartoflami i kapustą zasmażaną, podawany jak kotlet schabowy. Więc była to ktoś układający to menu, wiedział o tej kotletowej schizofrenii krakowsko-warszawskiej. Niestety Facebook nie pozwolił nam tak głęboko się przejrzeć, więc musicie Państwo uwierzyć mi na słowo, ale było to interesujące. Moja mama z kolei, która robi kotlety mielone, ale moje dziecko już je sznycle. Moja mama, która zawsze robi mi wałówkę, bo jest zrozpaczona tym, że nie robię polskich, porządnych obiadów dla tego biednego dziecka, robi mi wałówki. I pyta mnie na przykład, dziecko, to co się narobić, jak przyjedziesz? A ja mówię, no nie wiem, no to zrób mi sznycli. Ona, dobrze, dobrze. Rozłączamy się, dzwoni za chwilę. Dziecko, ale tych moich czy tych twoich? Ponieważ to dwa różne światy. Gdzie jeszcze mamy dwa różne światy najbardziej znane? Czasaku. Od razu Państwu powiem, że forma czasaku jest formą ładną w naszych kontaktach. Oprócz kulinariów? Czy... Nie, trzymamy się kulinariów. No to od śniadania można zaczynać, że jedni jedzą grysik, a drudzy całkiem co innego. To podobno jest kasza manna. Do ręka w górę, czyli grysik. Albo tak. No, proszę. A jeśli ktoś... Ja nie lubię ani jednego, ani drugiego, bo są krupy. Krupy, jak starożytna nazwa oznaczająca wszelkie kasze, stąd ulica Krupnicza, o czym można przeczytać w Encyklopedii Krakowa, którą my przeczytaliśmy kilkakroć i to właśnie daje znać o sobie w takich momentach. Gdzie jeszcze? No, przy obiedzie to już doszliśmy do tego, że do tych tutaj mięs czy też miąs można by kartofle albo ziemniaki dołożyć, a grule, a na Orawie rzepa, a poznańskim pyry, a gdzieś tam knule, a gdzieś bardziej na północ, bo dzisiaj jest święto, Dzień Jedności Kaszubów, no to po kaszubsku nawet nie ośmielę się sobie przypomnieć i tym bardziej wymówić tych kilkunastu nazw, które ziemniak, kartofel ma, więc... Bo Polska jest unitarna, jedna, a zarazem bogata. Słowa i ludzie ze sobą współgrają, a czasem się tak trochę ścierają, ale to jest raczej pozytywne. A jeszcze jest mieloniak? Mieleniak? I mieleniak. Ja tu wszystko wyświetlę jeszcze, jak już ruszymy z wykładem, to potem tak będzie wykład. Można cię będzie wykładać, a ja będę snuł opowieść. Chciałam powiedzieć, że na koniec wytrwałym pokroimy tego kotleta schabowego. Ja przyniosłam też wykałaczki, żeby było higienicznie, więc kto z Państwa będzie miał ochotę zakąsić, to zapraszamy serdecznie. Jeśli ktoś czułby potrzebę wtrącenia się nam, nie czekania do końca spotkania, to też gorąco zachęcamy. Chyba zaczniemy od tego, że znaleźliśmy sznycla schizofrenicznego w bardzo ciekawym materiale. Otóż jest z nami dzisiaj nasza pani kierownik z jednej filii Nowochódzkich. Przy zupełnie przypadkowej okazji przypomniała sobie nasza pani kierownik, że przecież jej babcia pracowała u Heslów na kuchni. Myśmy wtedy robili jako biblioteka spotkanie w serii Biblioteka w miejscach nieoczywistych i to była tajemnica domu Heslów. Spotkanie z autorami u Helclów. No i właśnie pani Wenda przypomniała sobie, że tam pracowała jej babcia i że przecież w domu rodzinnym był zeszyt z przepisami babci kucharki od Helclów. Pani Iwona poszukała tego zeszytu, znalazła go. Myśmy go w całości scyfryzowali w naszej bibliotece. I to jest zupełnie historia rodem z chłopek Kuciel Frydryszak, bo babcia mając lat 15, wychowując się w podkrakowskiej wsi,
w biedzie tamtejszej, jak to wówczas na podkrakowskiej wsi bywało zazwyczaj, postanowiła, mając właśnie 15 lat, przyjść do miasta poszukać pracy, za pracą. I trafiła do Helclów. U tych Helclów poznała zapewne przystojnego ogrodnika, który jest dziadkiem naszej pani Iwony dzisiaj. I oni tam wzięli ślub. To jest właśnie zdjęcie ślubne, to jest wejście do domu Helclów. Burzliwe czasy, bo to czasy już wojenne, ale jednak życie wyspami toczyło się tak, jakby wojny nie było, na krótkie momenty. No i mamy szczęśliwe zdjęcie ślubne. Jest też zdjęcie babci, która stoi przy wielkim kotle właśnie u Helclów. I myśmy ten zeszyt z przepisami bardzo wnikliwie obejrzeli, bo jedną z ciekawych rzeczy był właśnie temat naszego dzisiejszego spotkania wywoławczy. Tak jest i tutaj teraz te sznycle się pojawią. Sznycle w rozmaitych formach, odsłonach. 70 dekagramów mięsa wołowego, legawka, krzyżówka lub biodrówka. Legawka, po dzisiejszemu ligawka, to jest taka odpowiednik schabu wieprzowego. Krzyżówka pewnie z krzyża, a biodrówka z biodra. Słowotwórstwo nam pomaga. I oczywiście tu są przeciekawe w całym tym zeszycie i słowa lokalne, i słowa specjalistyczne, kulinarne. No i poznajemy inny świat. Cofamy się o kilkadziesiąt lat i widzimy inne techniki przyrządzania potraw. Widzimy wspaniałą kaligrafię, czasem z jakimś błędzikiem, ale one nie są istotne. Sznycle z parmezanem, czyli w zakładzie uczono, praktykowano, a przynajmniej zarząd zapewne mógł coś takiego smacznego od czasu do czasu spożyć. Czyli mięso cielęce, wołowe, wieprzowina mniej tutaj było, sznycle przykryte cienką warstwą wypieczonego do miękkości ryżu, posypać parmezanem, znów przykryć ryżem i zalać to wszystko pół litrą kwaśnej śmietany lub rosołem spod cielęciny. Sznycle wiedeńskie. To już przechodzimy do naszych językoznawczych spostrzeżeń, że sznycle od połowy XIX wieku oznaczały u nas w ślad za Austrią najpierw cienki pasek, mamy słowo sznitka, czyli po prostu cienki pasek mięsa, a potem co się z nim działo, to już w całej Mitteleuropie zależało od kuchmistrzów, bo różne były techniki, którymi to mięso było jakoś oprawiane i przyrządzane. No bo jest pewien bałagan, prawda? Tak naprawdę jest pewien bałagan, że sznycel jest odbiór sznycla, który na pewno nie jest mielony, tylko jest kawałkiem mięsa. Ten wielki sznycel austriacki jest blisko Krakowa, a w Krakowie sznycel jest zupełnie czymś innym, podczas kiedy u mnie w warszawskim sznycel jest bardziej wienerszniclem. Nastąpiło takie paradoksalne odwrócenie. Tak, przy czym to właśnie na pewno kawał mięsa, który nie jest sztuka mięsem, to też takie XIX-wieczne słowo, sztuka mięs. Ale ten winer okazuje się na przykład lubił być przykryty plastereczkiem cytryny, bo to go odróżniało od innych sznycli, na przykład cesarskich, które miewały inną panierkę. Czyli sznycel, tak, sznycel słowem dwuznacznym, schabowy i schaboszczak. Słowo schaboszczak to już bardzo warszawsko-mazowiecki. Właśnie, ktoś mówi schaboszczak, rękę w górę. No to podnieśmy czasami. Ja jestem w połowie drogi między Krakowem a Warszawą. Gdy jedni są na dworze, inni są na polu, to ja jestem na dworzu. Tak. Symetryzm całą gębą. Trochę tego, trochę tego. Schaboszczak, szwagroszczak, piekutoszczak zajadał schaboszczaka. A tutaj jest sznycel, ale też sznycelek, bo my lubimy zdrabniać. Ten sznycel się pojawił w
po raz pierwszy zanotowany w takim pisemku z okresu Wiosny Ludów 1848 Świstek, ale już w drugiej połowie XIX wieku w książce Marii Gruszeckiej, a to był pseudonim, to była matka Konstantego Krumłowskiego, w książce Kucharz krakowski dla oszczędnych gospodyń i tak dalej, rozmaitych sznycli jest pełno. Proszę, sznycle o naturel, sznycle cysarskie przez S kreseczką, sznycle w jajku i bułce, zmaczać w jaju rozmąconym, a wreszcie w bułce tartej i tak dalej. Tych sznycli było wiele, ale ja mam jedną teorię. Skąd się ten sznycel mielony zrobił? Bo rozumiemy, że to trochę mniej szlachetna jest potrawa. Czy to nie przewrotny humor przodków krakowian? To tak jak mamy takie pojęcie jak polski kawior. Właśnie. Więc zastanawiam się, czy krakowski sznycel to nie był taki właśnie, no... Na pewno można było wtedy dodać więcej do tego zmielonego mięsa i troszkę oszukać. Bułka, cebulka, tak właśnie. Rozmoczone, a jeszcze niektórzy dla dodania takiej sprężystości to i pół łyżeczki sody oczyszczonej gotowi są do tego dodać. Czego ja się nie naczytałem w ciągu ostatnich tygodni. A cesarzowi proszę, śmietana kwaśna, kapary, sok i trochę skórki z cytryny. Kaparów jako żywo nie widziałem nigdy ze skaboszczakiem. A co jeszcze nam mówią te książki, rękopisy? To od razu jest taki apel, że może Państwo mają też takie rodzinne szuflady z jakimiś skarbami, wspomnienia, rodzinne wspomnienia językowe. To jest coś, co jest najcenniejsze i wciąż powinno być zbierane. My chyba nie powiedzieliśmy, że ten rękopis został zaprezentowany w Informatorze Biblioteki Kraków. Można sobie tam wziąć, poczytać. Jest tam cała opowieść rodzinna właśnie Pani Iwony. Zachęcamy serdecznie. Jeszcze są jakieś ostatnie egzemplarze u nas, ale na stronie biblioteki jest wersja cyfrowa, także, bo to nie są tylko dwa zdjęcia, szczęśliwie zachowane w archiwum, jest ich więcej i o cała świetna opowieść o losach babci w naszej rozmowie z Panią Iwoną. A tu historia wielokulturowa, jak brzmi ta scena? Tak jest, Kaja mój karminadel. Oczywiście już widzimy, że mięsne, częste potrawy, takie spłaszczone, zmielone, przysmażone, nazywają się rozmaicie. Czyli mamy ten sznycel odcięcia, kotyle, tak? Dobrze? Tak, bo skąd to słowo? Kotyle, to po francusku żeberko, zdrobnienie to jest jakieś. A karminadel jest przekręceniem słowa, w którym najpierw musiało być by. Ponieważ karbonada wszelka to jest coś, co jest na węglach upieczone, czyli to z kolei przyszło z łaciny, przez języki romańskie, kawał mięsa na jakimś żarze, czyli karbonizacja wtedy następowała tego mięska, czy też oprawa. Ale karminadel może z jakimś karminem się komuś kojarzył, to są takie przekręcenia fonetyczne. Kardynadel ewidentnie też śląski musiał z kardynałem komuś wejść w jakieś związki semantyczne. Siekany, mielony, klepany, klaskany, w zależności od tego, co kto lubi i jakie odgłosy się przy tym słyszy. I też niedawno się właśnie dowiedziałem, że na ścianie wschodniej naszej, nie na samym Mazowszu, tylko takie lubelskie i zamojskie, ludzie smak babcinych mieleniaczków najbardziej kochają. Nie żadnych mielonych, nie siekanych, nie kotletów, nie sznycli. Proszę bardzo, mieleniaczki prawdziwie polskie, najlepsze. To jest to samo, bo na tym polega synonimia i na tym polegają regionalizmy w języku. A na Kociewiu karbonada i w Wielkopolsce to dla odmiany nie coś związanego z tymi karbinadlami. Tam, gdzie siedzi Poznań i on nie zna. Czyli karbinadlami, bo karbonada to jest schab i to taki z kostką, jak powiadają poznańczycy, poznanianie i poznanianki. To są na szczęście odwracalne procesy unifikacji języka. Ponieważ dojrzeliśmy do tego, żeby się cieszyć tym, że język się może pod pewnymi względami różnić i o to się kłócić nie musimy.
Tu mamy najświeższą prawdę, ponieważ wszedłem w komitywę z panem Marcinem Świetlińskim, który prowadzi serwis Świetlan Maps. Widzimy, że 15 marca zakończył ten sondaż, czyli świeżutkie wyniki. Sznycel jako kotlet mielony jest tylko tu, gdzie sięgał zabór austriacki, a nawet troszeczkę bardziej na południe, czyli tam już niekoniecznie w Tarnobrzegu, ale tutaj wszyscy sznycle i sznycelki jadają chętnie. Ale dlaczego mielibyśmy się ograniczać do tych parunastu wyrazów, które wymieniliśmy dotychczas? W niemieckim sklepie, który się nazywa Kaufland, można kupić frykadelki i to są takie mini sznycelki, kotleciki mielone właśnie. A te frykadelki chyba się etymologicznie łączyć mogą nawet z jakimiś frytkami, bo frittate są rozmaite, jakieś średniowieczno, późno starożytne tarty z jajek. To były takie rzeczy. Już się wystraszałam, że frytki są średniowieczne. I frykasy. Ja widziałem na filmie o Kazimierzu Wielkim paprykę, więc nic mnie już nie zdziwi. Kotlet pożarski nie jest od pożarcia przez kogokolwiek, ani nie był wyratowany z pożaru, że taki przybrał kolor, tylko od Rosjanina pożarskiego, ale tych Rosjan to jest tylu przypisywanych do kotleta, co do Stroganowa, do byw Stroganowa. Niekoniecznie ten, który miał związek z wypędzeniem Polaków z Kremla, a może tylko podrzędny restaurator moskiewski z połowy XIX wieku. Ale kotlet pożarski jest prawie taki sam, z mielonego mięsa, trochę drobiowego, trochę innego, czyli jakie się nawinie. Za to ta panierka... Panierka? W słowniku Dorszewskiego, wydanym w Warszawie w połowie wieku XX, jest tylko panier. A my mówimy panierka. Czyli... To jest feminatyw po prostu, a my decydowaliśmy następne spotkanie. Można oczywiście się spierać i ten ta panierka jest z grzanek z białego pieczywa na przykład może być, albo z czegoś jeszcze innego. A jaki jest zasięg terytorialny kotleta pożarskiego? No, myślę, że idzie to poza morze rosyjskie, ale to też się stało daniem międzynarodowym. Zaraz też będę miał perwersyjne przykłady tego dotyczące. Międzynarodowym, czyli trochę tak jak, no nie wiem, mówimy teraz beza Pawłowa, żeby sobie osłodzić te mięsne klimaty, albo Pawłowej, albo Pawlowa, i piszemy to po angielsku, ponieważ poznaliśmy to z filmu o Nowym Jorku i tak dalej. Więc kulinaria nie dość, że bywają endemitami lokalnymi, to zarazem czasem są, odbywają przedziwne podróże językowe i realne. I te kotleciki jagnięce to jest właśnie czysty źródłosłów. To są te żeberkowe elementy. Ktoś by się mógł naciać i omylić, że dostanie coś miękkiego w panierce, a tu trzeba obłupywać i szukać mięsa na kości. Kotletem nazywane jest to, co jest po lewej, a w całym świecie anglojęzycznym jest na dodatek kotletem kijowskim. I chociaż kijowianie niekoniecznie są co do tego przekonani, czyli nasz dewolaj, że tak sobie pozwolę zaakcentować najlepszą polszczyzną, dewolaj. I tu coś, co na pewno 100 lat temu w Krakowie się dało łatwiej wymówić, czy 120 lat temu. Rinderzachtschnitzel, panie Ober. I to jest bitka. To z kolei nie jest taki schabowy, otoczony panierką, tylko to jest bitka jakimś sosem zalana. No dość tego. Przechodzimy z klimatów mięsnych do innych, bo w ogóle lubimy obchodzić rocznice. Jakie mamy rocznice? 110. rocznica ukazania się artykułów w czasopiśmie Język Polski na temat odrębności językowych Krakowa, Wielkopolski i Warszawy. Pierwszy artykuł napisał Antoni Danysz, a ripostował mu profesor Kazimierz Nicz. Co jest ciekawe w regionalizmach, chodzi o to, że te regionalizmy to jest cecha języka kulturalnego, nie subkulturalnego, nie plebejskiego, tylko to są wyrazy, to są formy językowe obecne. Mówiło się wówczas w mowie wszystkich warstw społecznych, no i dzisiaj
jeszcze bardziej demokratycznie na to możemy spojrzeć. Bo zmienia się świat, nie tylko język. To gdzie jest nasza biblioteka? Tylko tu nie ma ulicy Królewskiej. Bo to zielone na dole, to jest Park Krakowski. I zaczyna się Wybickiego, bo Królewskiej jeszcze nie było. Mapa jest sprzed 100 lat. Czyli 110 lat temu napisali artykuł o regionalizmach. 100 lat temu była taka sytuacja geograficzna. 10 lat temu Agnieszka Stańszewska napisała artykuł o pociągu jadącym do Czebini z pociągu. Tak, ja bardzo długo myślałam, że istnieje taka miejscowość Czebinia. Nie było internetu, ja to byłam na studiach i słyszałam, jak zapowiada kobieta na dworcu pociąg do Czebini. Do Czebini. Powinno mnie zelektryzować, a nie zelektryzowało. Naprowadzić na trop, że ten pociąg do Czebini czasem odchodził z peronu trzeciego. Ale zlekceważyłam ten trop. Bo człowiek się uczy. No a teraz proszę, rzućmy okiem na taką planszę rozczworzoną. I co tam widzimy? Czasem politycy ogłaszają referenda w takich dziwnych sprawach, a ja myślę, że to by się nadawało idealnie. No a jak tam nasza frakcja wielkopolska? A no właśnie, bo te regionalizmy tak, w takim kręgu domowym, szkolnym, podwórkowym bardzo często przychodzą do nas wraz z uczeniem się języka i zostają na długo i są mile wspominane. Czasem smakują. A czym są posypane? Czym jest posypany chrust? Cukrem pudrem, ale podobno krakowianie to jeszcze bardziej lubią mówić cukier mączka. O, kto zna cukier mączka? Ręka w górę. Jeszcze coś jest w narodzie tutejszym. Cukier mączka. O, to tak zbieramy do tych słowników, kartotek, szukamy. A ktoś mówi temperówka? Są. Nasz są. Nie przepraszam, że temperówka to było takie z żyletką. Ale to czasem idzie w drugą stronę, bo na przykład jedni mówią, że sagan to musi stać na fajerce pieca, takiego węglowego, a okazuje się, że ludzie sagany elektryczne kupują. Czyli, że zmienia się technika, a słowo zostaje. Czyli tutaj odwrotnie niż z tą... No tak. Prosimy panią o powtórzenie. Sagan jest puszczany od... Aha, sagan, że ściągasz fajerki, robisz opulik, że wstawiasz... Biorę ten pogrzebacz, który się gdzie indziej nazywa haczyk, a gdzie indziej jeszcze inaczej, żeby odłożyć te... Fliziarz kładzie glazurę, czy glazurnik kładzie flizy? Kafelkarz kładzie flizy. Kafelkarz kładzie flizy. Ale przeżyłam triumf tutaj, jako osoba w lasach w moich stronach rosną oczywiście jagody. I uważałam, że Konopnicka jest po naszej stronie, dopóki nie przyjechałam tutaj. I Konopnicka zdaje się, że jest jedną nogą tu, drugą tu, w tekście pojawia się jedno i drugie już. Ale co kupują krakowianie, jak kupują drożdżówkę z borówkami? Jagodziarki. Ale na placu na Stawach teraz są nie tylko borówki amerykańskie, czyli borówka wygrała w całej Polsce, tak. Przynajmniej amerykańska, i borówki leśne. A nikt nie napisze na dykcie czarna jagoda, przynajmniej tutaj. Ale jagoda kamczacka. Jagoda kamczacka, zostałeś pokonany. Dobrze, nic nie wiem na temat jagody kamczackiej. To jest reklama słownika, który zbiera dotychczasowe 100 lat poszukiwań regionalistycznych, ale oczywiście na adres bodaj powiedziane po krakowsku gmail.com można wysyłać uzupełnienia i tych uzupełnień się tam zbiera. To idziemy już w stronę deserów owocowych. Czernica, Ostrężyna, Jeżyna, Orzyna bardziej na wschód. I drapaki.
Tak, bo moja żona... Pan wygrał ten plebiscyt. Znaczy, umie się mówić czernice, ale... No my zbieraliśmy dziady. Drapaci. Dziady, tak. Po Mickiewiczowski. I tu świeża informacja właśnie też potwierdzona przez ankietę. Pan prowadzący ten serwis prosił, żebym zachęcił do znalezienia go na Facebooku i wypełniania formularzy ankietowych. Dzięki temu prawda będzie przyrastać. Czernice, jak się okazuje, są takie też galicyjskie, południowo-galicyjskie. Granica jest chyba na którymś z krakowskich placów targowych, bo z zachodu i północy właśnie jest więcej Ostrężyn i Ostrężnic. Właśnie tu Borówki, o których była mowa. Nie, czerwone to są różnice. U mnie był taki wierszyk, jak było mało. Czesaku, miałeś to? Nie. Mamo, dlaczego te jagody są czerwone, bo są jeszcze zielone? Czerwone to będą zupełnie czarne. O, to tak. W takim przedleciu, które mamy w marcu, tak, w połowie marca mamy już przedlecie, to już będziemy nawet o niedojrzałych śliwkach mogli przez moment pomyśleć, które się nazywają gugły. Śliwkach. Niedojrzałe owoce, które młodzież nieletnia nielegalnie pozyskuje z ogrodu sąsiada, znaczy z sadu sąsiada, to jest właśnie, odbywają gugły. To trochę bardziej częstochowskie słowo. Niedojrzałe owoce muszą się nazywać. Nie tylko sam proceder, który jest arendą, dziorgą, jumą, grandą, proszę bardzo, to grandziorze się odezwali. Czyli borówki jako te ciemne, które są w jagodziankach. Użyłem tylnego językowego ny. Jagodzianka. Doceniam. Bo to tak ma być. Trochę mam krakowskich przodków. A teraz sobie posłuchajmy. Kischinger, tak jak to cudownie brzmi. Jeszcze nikt nie powiedział niczego złego o Niemcach i niemieckim języku. Bo na tym też polega historia tych wszystkich naszych krain, zmian i słów, które są z Krakowa. Bo przecież takie też na pewno są. I takie, które do Krakowa przyszły i się w Krakowie zatrzymały. Że przez wieki coś się gdzieś jakoś zadomowi, przekształci i staje się tym, z czego jesteśmy dumni, a nie jest dowodem jakiejś dominacji tych Austriaków. Piszy czy też piszy? To teraz musimy wrócić nawet chyba do sznicelka, bo niektórzy mówią sznicel, sznicelek, podobnie jak mierzą centymetrach w Krakowie, czyli ta słownikowa adaptacja do y nie jest taka pełna. Takie ja tutaj mam przeczucie, więc Kischinger jest chyba bardziej oryginalny, a Pischinger i Pischinger, bo przecież gier też jest i na piśmie też bywa, to już są takie przekształcenia, udomowienia, może trochę właśnie też ktoś usiłuje zwarszawizować takiego. No właśnie, bo twarde to u nas, w moich stronach. I moją siostrę ja w telefonie mam zapisaną tak, jak mówi na nią, na moją siostrę, jej rodzona matka, czyli moja rodzona matka, a mówi do niej Paulynka. Paulynka. I moja mama ma krem z liposomami, jakbyście chcieli wiedzieć, i robi sok malinowy. Tak, tak, to już. Już w Kielcach operację jelit oczywiście można sobie załatwić. Ale kto by z tymi miękkościami tam doszedł? Ja nigdy nie rozumiem, dlaczego jest kefir, ale kierownica. Kierowniku. Zamiast panie radco, jak to w Krakowie mawiają. No to mamy ten Pischinger i teraz oczywiście każdy powie, ale ten to nie jest taki, jaki powinien być, bo prawdziwy to na przykład nie jest posypany czymś tam, albo nie słony karmel, tylko taki słodki karmel, albo i tu, a ktoś powie, że jednak miło się rozmawia, ale to jest Andrut. I tego się będzie trzymał. Andrut to nie jest samotny? Samotny.
opłatę No, gdy ja ostatnio specjalnie coś kupiłem, jakieś andruty kaliskie czy coś w tym guście, to wyglądało jak oblaty śląskie. Także to jeszcze było coś innego, a słowo wafel pozostaje gdzieś tam trochę zapomniane. No i... Serowiec? Czy sernik? Serownik jeszcze proszę. Serownik? Bo ja nie znałem. Bardzo się cieszę, zanotuję i będę sprawdzał. My prosimy potem o odnotowanie w takim zeszycie tego serownika, o którym powiemy na koniec, on tu leży. Przechodzimy do ciast. No tak świadomie to mówię. Czyli ten sernik, wel serowiec, wel serownik. Z pobocznym wychyłem słowotwórczym, bo podobno makowiec też może się nazywać inaczej. Makownik. A u Tadeusz? Makowczyk. A u Tadeusza Seweryna dzisiaj mi Google znalazł jakiś macznik, ale etnografom też bym nie wierzył aż tak. No i dobrze, czy sernik krakowski to jest na kruchym cieście to może i prawda, z rodzynkami i brzoskwiniami? No nie, nie. Skórka z pomarańczy, to samo mówiła dzisiaj koleżanka z pokoju. Zasmażona na cukrze. A inni, pamiętam, był konkurs Gotki Krakowskiej w Modlinicy chyba, no i jeśli ktoś nie powiedział jako differencja specifika, że serowiec krakowski musi mieć kratkę na górze, to nie dostał punktu. Mnie się już będzie kończyć prezentacja za momencik. Ale musisz nam czasami powiedzieć jeszcze o problematycznej, tu nie, wece. Wece. Moja mama pracowała w sklepie spożywczym w miasteczku przejezdnym przed Warszawą, trasa Warszawa-Kraków. Wszedł klient i powiedział, proszę wekę. Moja mama jest bardzo uprzejmą kobietą, zatem odpowiedziała, oczywiście już podaję. I jedzie po tej półce i czyta po kolei, co ona ma podać. I sprawa jest niejednolita, bo jakie to te bułki? Poznań prosimy, żeby się wypowiedział. Ale dał to poprosić o pomoc. Kawiorek. Kawiorek. Bułka paryska, bułka wrocławska. Linga. Linga. Czyli że długa. Na Śląsku. I długa bułka. Tak. Długa bułka. Naprawdę, proszę Państwa, wiem, że trudno lokalcom w to uwierzyć, ale Polska nie wie, czym jest beka. W Lublinie jeszcze się jakoś inaczej nazywa. W Lublinie. Tak. Tam, gdzie brejdak z brejdaczką, czyli brat i siostra jedzą cebularze. Są też formy, z których krakowianie sobie nie zdają sprawy. Ja ze studentami często to sprawdzam, jaki jest sposób świadomości tego, że coś jest regionalizmem, a nie jest słownictwem ogólnopolskim. Bo to trochę wiemy, prawda? Jak jest internet, to że pole, że dwór i tak dalej, i tak dalej. Pełno memów w czasie lockdownu, że skończyła się dyskusja, czy wychodzimy na pole, czy na dół, bo się nigdzie nie wychodzimy. I tego już mamy dużo. Ale są takie formy, co do których krakowianie naprawdę są przekonani, że to jest forma ogólnopolska. Na przykład spaźniać się. Spaźniać się. Albo co mamy jeszcze takiego? Wartałoby. Otóż forma ogólnoliteracka, tak bym rzekła, literacka, to jest warto by, nie ma czasownika wartać. Ale odrabiamy zaległości. Pewien ekspert w poradni językowej PWN-u, przypadkowo noszący to samo imię i nazwisko co ja, dowodził, że właśnie wartać jest... Wartałoby to słowo opublikować... Może to jest to licznik od nazwy rzeki. To po prostu jest... Nie, to nie jest tak. Z całym szacunkiem. To po prostu jest przemoc symboliczna Warszawy i tych, którzy we Warszawie słowniki pisali. Dlatego nie ma tego. Paniera? A nie pewnie. Pani profesor Bajerowa, świętej pamięci, gdy się jeszcze nazywała Klemensiewiczówna, napisała artykuł, czy możemy mówić we wodzie ze sokiem. I na podstawie wyliczeń statystycznych wyszło jej, że możemy mówić we wodzie ze sokiem, więc drożdżówkę ze serem, a niekoniecznie słodką bułkę i obroniłem we Warszawie. Złe słowniki piszą.
Największym zaskoczeniem z moich obserwacji tych statystycznych jest forma oglądnąć, że nie jest to forma ogólnopolska. Boże, obrzydzenie mnóstwa ludzi. Kreślą. Reszta Polski mówi obejrzeć. Obejrzeć. Choć oglądnąć jest całkiem logiczne, skoro oglądać, tak? Dokonany, niedokonany paraaspekt. Bo obzierać można tylko w górach coś. Oglądnąć film, oglądnąć coś w telewizji, oglądnąć wystawę. Tylko tak tutaj. I tylko tutaj. Profesor Grodek tłumaczył, że to okropnie brzmi, że to jakaś glątwa, takie glądną. Stracił. Ale nie ma go na szczęście dzisiaj z nami. A ja chciałam zapytać, czasem słyszę o krakowskich słowach, że są bardzo krakowskie, podczas kiedy nie miałam okazji ich słyszeć od nikogo, kto mówi normalnie po krakowsku, czyli na przykład mówi kolejna różnica. Ubrać czapkę, ubrać buty, ubrać skarpetki, ubrać spodnie. Reszta Polski to wkłada albo zakłada i dyskutuje o tym, jak jest lepiej. A ubrać jakąś odzież to tylko tutaj. My możemy ubrać choinkę. Okulary można ubrać. Wreszcie Polski to się nie dzieje. Wreszcie Polski to się nie dzieje. Ale chciałam zapytać o sznytkę. O sznytkę. Czy ona naprawdę występuje? Czy Państwo wiecie, co to jest sznytka? Ręka w górę, kto używa sznytki? Czyli widzisz, to jest... Czyli są takie wyrazy, które są sztandarowo krakowskie, ale jednak podchodzą do lamusa. Tak. Czyli to jest taki germanizm, który może odszedł wraz z jakimiś butersznytkami i tym podobnymi. Czy w Ikei kupujecie Państwo na kastliki? Tak. Bo tam się nikt nic nie nazywa już na kastlikiem. Nie kupujemy, bo mamy już. Na kastlik badała Pani Profesor Wania Kowa i wyszło, że się trzyma dobrze. I rzeczywiście się trzyma... I zwycięża na przykład na aukcjach internetowych, bo wygrywa ten, kto najlepiej opisze swój przedmiot. I w tych białymi literami tworzonych metatekstowych opisach pojawia się szafka nocna i na kastlik bardzo często wyszukiwarki też. Na kastlik, no pierwotnie, ale ktoś do tego dojdzie, czy to było czy to było nadkastin, czy potem nadkastline, w jaki sposób było zdrobnione, przekręcone w jakimś dialekcie niemieckim. A z czym jest Państwa bluza, jak chcemy nałożyć sobie na głowę? Kapiszonem. Kapuza jest tutejsza, prawda? Moje dziecko wracało z wakacji od jednej babci, to zakładało bluzę z kapuzą, a jak od drugiej babci, w te same wakacje, to zakładało bluzę z kapturem. Opończa. A, rajtuzy i rajtki. U mnie żadna kobieta nie nosi ani rajtek, ani rajtuz. Nosi wyłącznie rajstopy. A jak usłyszałam pierwszy raz w życiu od koleżanki w akademiku, że jej się potargały rajtki, to powiedziałam, to sobie uczesz. Ponieważ u nas potargać się można wyłącznie, może nie tak, w Polsce z wyjątkiem południa, potargać można sobie wyłącznie włosy. Albo kartkę, ale to w złości. A nie, że się tam coś przedarło. Ja myślę, że już przesiąkłeś, że nawet w złości my rwiemy tę kartkę. No to ja jednak, to wpływy południowe tam gdzieś w moim powiecie koneckim. No dobrze, golonko czy golonka? Golonko. Czy strzyżonko? Kwaśne mleko czy zsiadłe mleko? Kwaśne. No są ludzie, którzy nigdy w życiu nie użyli tego określenia. Jest zsiadłe, choć co jest na produktach, bo dzisiaj mamy... O, to też już. Niektórzy nam wspierają, że ogórki kiszone od kwaszonych też się różnią techniką sporządzania, ale to chyba nie do końca prawda. Różnią się. Ale dawniej się mogły nie różnić. Tak, teraz się różnią. Czym są zalane? Aha. Musimy ustalić, od kiedy istnieje ocet i potem już wiemy wszystko. Odkąd wino, tak skisło. Kwaszeniaki i kiszeniaki. One się wtedy nazywają. Te mało solne, te bardziej solne.
A to są rodzice na sali. A jak dziecko jest w szkole, idzie do szkoły, jest w klasach 1-3, potem idzie wyżej. Od klasy czwartej trzeba mu kupić inny zeszyt do polskiego. W jakiej ten zeszyt jest linie? Czy ty chodziłeś na wywiadówki w ogóle? Czy należysz do... Należę, tak. Należysz. Ja nie wiedziałam, jaki mam kupić dziecku zeszyt w czwartej klasie, ponieważ znowu od południa w górę to jest zeszyt w dwie linie i w trzy linie. Tak. I tylko takie. Trzy linie do uczenia się kaligrafii. No a do biologii oczywiście my mieliśmy czysty zeszyt chyba. A tu się ma bodaj gładki. Chociaż my mieliśmy szorstkie, bo to były lata kryzysu, środkowy jaruzelski tam. To właśnie się rozmazywało wszystko. A czy naprawdę groch i fasola są używane odwrotnie na te same kulki? Nie. Do momentu, kiedy ktoś nie powie, że groch Jasiek chce kupić. Tak, to jest fasolka. I kończy się wtedy tak. Bo też urokiem regionalizmów jest to, że my bardzo często wiemy swoje, a nie wiemy, jak się ktoś nazywa. To teraz jest taki sport właśnie, na Facebooku się ludzie wymieniają informacjami. A przecież gdy trzeba było zrobić ciasto na naleśniki i wziąć ten ręczny mikser, to on się nazywa w każdym domu w jeden sposób, a nie, że się ludzie bawią w konkursy synonimów. Czy albo to jest rogalka, albo koziołek, albo tarajka, albo chabarka, albo kołotuszka, albo półtewka przecież, albo firlok, motewka kwirlejka, albo kwirlejek właśnie. No toż proste. Dawno temu ja nie znałam pojęcia pierogi ruskie. Ono nie istniało tak naprawdę poza południem. I myśmy mieli dziki ubaw, jak wzięliśmy w Bieszczadach, pamiętam, pierogi ruskie, bo były najtańsze. A potem uznaliśmy, że nie będziemy tego jedli, bo to jest jakaś pomyłka, żeby ciasto pierogowe było z ziemniakami. To mniej więcej tak, jak podać wymieszany ryż z kaszą gryczaną. To była dla nas taka abstrakcja. Dzisiaj tak naprawdę na podstawie metek w sklepach, prawda? Dużo można powiedzieć o tym, skąd pochodzi producent. No dobrze, to ja ten przedostatni slajd muszę teraz pokazać, bo życie nas zaskakuje. To jest na pewno sprzed paru lat, ale nie przestaje zaskakiwać. Proszę Państwa, my byśmy mieli do Państwa taki gorący apel na koniec, aby, nieważne czy się będą powtarzały te słowa w zapisach czy nie, aby pomyśleć, pewnie trochę słów Państwu do głowy przyszło w trakcie tej rozmowy, o jakich nazw wciąż aktywnie używacie albo jeszcze pamiętacie, że były w użyciu na przykład u mamy, czy u babci, czy gdzieś u rodziny, o których wiecie, że no, pachną tutejszością. I aby te słowa wpisać, jeżeli brzmią tajemniczo, to łącznie, to także wyjaśnienie w nawiasie, w księdze specjalnej, którą przygotowaliśmy. Tu pomiędzy regałami, tam z tyłu, wyjechała właśnie w górę, jest taka niebieska księga. Prosilibyśmy o uwiecznienie, tym samym swojej obecności dzisiaj, ale tych regionalizmów krakowskich chcielibyśmy, aby ten zbiór był po pierwsze pamiątką z tego spotkania, po drugie chcieliśmy go rzucić naszym czytelnikom na pożarcie, żeby sobie zobaczyli, co rozpoznają, co nie. Jak widzicie Państwo, to budzi duże emocje i fajnie, to chyba zawsze budzi emocje. Wszyscy studenci, którzy przysypiają na tych naszych zajęciach, ożywiają się bardzo mocno, jak nagle zaczyna się mówić o regionalizmach i nagle nawet teściowa potrafi być ciekawą postacią, bo mówi jakoś tam i ktoś sobie postanawia, że wraca i ją... Telefon do nieprzyjaciela. W związku z tym ja proponuję, żeby śladem po nas, po tej dzisiejszej naszej obecności był wpis księdze tych regionalizmów, które Państwo używacie, nawet jeżeli one będą się powtarzały, to też jest pewien istotny sygnał dla badacza. Człowiek, który siedzi po mojej lewej stronie, jest badaczem, przysięgam Państwu, ale tak naprawdę oni nie będą mieli co badać, jeżeli my dalej regionalnie nie będziemy z sobą.
Więc bardzo z góry dziękuję za te wpisy, z góry dziękujemy serdecznie za te wpisy. Więc chcielibyśmy, aby słowa, które są tutejsze, lokalne, zostały zauważone przede wszystkim przez nas samych i uwiecznione w dzisiejszej księdze. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy do wpisów i zapraszamy na nasze następne spotkanie. Jak nie. Dziękuję za zaproszenie.